Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną pan Dipson. Siemaneczko, mordeczki. No i tak, postanowiliśmy nagrać odcinek, jak już widzieliście po tytule, upadek versus huba. Odcinek nagramy na dwie wersje. To znaczy, że u Dipsona będzie pogląd takiego jakby gracza nowego, który świeżo wchodzi na serwer i mówi, jak to jest. U mnie będzie powiedziane, jak to jest z perspektywy starego gracza, który już przegrał parę tych godzin, parę godzin na tym serwerze. Więc co, ja was zapraszam do oglądania. Tak jeszcze na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że no ja po prostu nie mam nic do Vertes Huba. Vertes Hub to jest dobry serwer, ale to był dobry serwer, ale się po prostu on zepsuł. Ja na tym serwerze zdobyłem was wszystkich, waszych widzów, po prostu subskrypcje, łapki w góry, wyświetlenia. Ja się na tym serwerze wybiłem. Ja naprawdę nie powiedziałbym na ten serwer złego słowa, jeśli on by się po prostu nie zepsuł. Ale no, sami widzicie, do czego doszło. I ja bym po prostu w tym filmie wszystko to wyjaśnię. No i pokażę powody, dlaczego ten serwer się zepsuł. Ogólnie ten odcinek będzie czysto pogadankowy, żeby powiedzieć co i jak. Taka co jakby... Ogólnie... No. Właśnie co nam się w ogóle nie podoba na tym serwerze, bo serwer jest naprawdę fajny, ale ma też swoje takie minusy, które chcemy w tym odcinku podkreślić i pokazać administracji, żeby to w ogóle poprawili. Jeżeli będą nas słuchać, to pewnie może coś takiego naprawią, bo ogólnie to są jakby nie nasze problemy, też tylko że wszystkich graczy, tak? Jak to wszyscy gracze po prostu patrzą się na to, tak? Ogólnie mamy zrobione parę punktów, które będziemy tutaj omawiali i opisywali, jak to, co nas w ogóle nie boli w tym, tak? Dokładnie, ponieważ no jak wiemy, no te wady po prostu odpychają graczy, no sami widzimy właśnie po tej ilości, która spadła. Nie wiem, czy Dipson, ty wiedziałeś, ale no po prostu... No wiesz, ja ogólnie nie gram na Vertezie, ja to nie wiem, jak to no właśnie wcześniej. To możemy tutaj od razu powiedzieć o ilości graczy, jak tutaj... No niby spadła, możesz to opisać. Ogromnie liczba graczy spadła, ponieważ tak po polsku. Dajmy na przykład rok temu, czy dajmy pół roku temu, na serwerze grało chociażby ponad 1000 osób, a teraz wchodząc na serwer widzimy, nie wiem, 500, czasami 400, jak się dobrze ułoży, to jest 600, więc to jest naprawdę moim zdaniem ogromny spadek. A tym bardziej, że dajmy 2 lata temu, już nawet tutaj macie chyba screena na ekranie, było nawet 2000 graczy na serwerze w roku szkolnym, więc to jest naprawdę ogromna liczba. A no spadek prawie, no prawie, no nawet. 3/4 mordo. Tak, 3/4, tak. Matematyka rozszerzona. Tak, więc spadek po prostu 3/4 graczy. No to nie jest zbyt przyjemne dla serwera. Dobra, okej, jesteśmy teraz na drugim punkcie. Chcemy tutaj podkreślić ekonomię serwera. Aktualnie, no, ja to nie wiem, jak to będzie działać. Wiem, że tu jest jakiś exp, są jakieś gemy, nie wiem, jak to wygląda. Chyba to wszystko się opiera na expie, jak wiem. No i możesz tutaj, no, Swap opisać, jak to wygląda, bo wiem, że to się zdobywa przez granie na serwerze, ale jak to wygląda w praktyce, to sam musisz to opisać. Tak, dokładnie. Tutaj się zdobywa wszystko, wiąże się na expie. Wszystkie klasy kupujemy za expa, wszystkie gadżety za expa, tak samo efekty. Lecz są też jeszcze te gemy. No to jest moim zdaniem no, taki trochę zły krok, ponieważ tych gemów nie możemy inaczej zdobyć niż ich kupowając na stronie. Jest to naprawdę ból po prostu i widać, że to jest zrobione, już wiecie, co chciałem powiedzieć, po prostu pod pieniądze. No kurczę, grając na serwerze, nie wiem, dajmy na Skywarsach, wygrywając te 10 aren, już można by było zdobyć chociaż, nie wiem, te 2 gemy, jeden, ale po prostu ich się w ogóle nie da zdobyć, więc to jest zły krok. Dobra. No to wiesz co, możemy pójść nawet na te Skywars, jak to wygląda z expem, czy to dużo wypada, czy jak, byśmy im pokazali, jak to całe wszystko wygląda. No to chodźmy tu może na te Skywarsy. Też ogólnie nie jest to fajna sprawa, że jak wbijamy na SW, na przykład na Skywarsy, to moim tutaj jest takim
wrażeniem, odpycha mnie bardzo. Jest to ogólnie, wybierz tryb, że nie mamy jakiegoś, nie wiem, jakiegoś fajnego, fajnej rzeczy, która po prostu nam zmienia te od razu, tylko musimy po prostu klikać wybierz tryb i dopiero mamy dwie kolejne opcje, a tutaj mamy jakieś nasyfione, jakiś graj, sklep, rankingi, klasa, nie mogą być po prostu gdzieś fajnie to jakby umiejscowione na mapie, no byłoby lepiej to niż po prostu zasyfiać ekwipunek tym. Bo ogólnie no musimy, bo jak respimy się na początku, to musimy do końca przebiec, aby po prostu są te postacie do wybierania, do osiągnięcia, ale po prostu nikt tego nie używa. Tak mi się wydaje, że to po prostu jest nieużywane, wszystko jest w ekwipunku klikane, ale no też są takie rzeczy jak no sam zmień pod serwer, który jest troszeczkę przydatną opcją w ekwipunku. Dobra, może jesteś ogólnie na tym samym... Tak, tak, na czwórce jesteśmy. No to chodźmy, zagrajmy jedną rękę, bo pokażemy jak to wygląda. To dawaj od razu na piramida 1. Jestem. Więc tak, poruszając temat jeszcze tego expa. No, nowemu graczu tutaj jest po prostu... Nie bądźmy szczerzy. On jak wejdzie na arenę, no to praktycznie od razu ginie, ponieważ każdy już ma klasę. Teleportuje się do niego, chociaż teraz też to i tak dodali to już, nie wiem, pół roku temu czy więcej, to, że nie da się używać gadżetów no, od razu na samym początku, ale jak po prostu je się udało używać, no to zwykłe teleportowanie się tym flashem, jak mamy te gadżety oczywiście, no to gracz wchodził i dostał po prostu, krótko mówiąc, rage'a, no i co, i jego gra się na tym serwerze kończyła, ponieważ nie mógł nic zdobyć. No to jest, dobrze powiedzieli, bo nowy gracz chce wejść, spędzić dobrze mile czas, na przykład w weekend czy po szkole, ale no nie spędzi, bo no krótko mówiąc zginie się, zdenerwuje bardziej, tak? To już go bardziej odpycha od tego serwera. Możemy przejść na kolejny punkt, bo ekonomię my powiedzieliśmy, na tych trybach też jakoś tak się zbiera. No i dobra, no to kolejny punkt, jaki tam masz? Kolejny punkt mam o nowych trybach. To właśnie ostatnio słyszałem od Słepa i od innych ludzi, że po prostu miały być jakieś nowe tryby. Były bardzo obiecywane takie tryby jak party, death run, no ale jakoś chyba tych trybów jakoś się nie pojawiły na tym vertezie. No, nie wiem czemu. To może tutaj Słep opisać to, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Miały być nowe tryby, ale tu nawet nie chodzi o te nowe tryby, bo jeśli by dodali te inne tryby jak Minecraft Party czy cokolwiek Death Run, no to jest ból w tym, że po prostu stare nie są dopracowane i no kurczę, no ja pamiętam jeszcze jak było to Gravity nawet, to się spada tam do dziury i się expa zdobywa oczywiście za poprawne trafienie, no to tam było full osób, jak było otwarcie, ale nie wiem, z czasem była jakaś przerwa 3 miesiące, było znowu otwarte, kolejna przerwa pół roku, otwarte, przerwa rok, otwarte, no i co, i teraz po prostu, nie wiem, ile tam jest chyba nieczynnych, już wam powiem, ile jest nieczynnych serwerów, i na których nie grają osoby. Battlecraft, Build Battle, no tutaj się jeszcze w miarę utrzymuje. Na Quake'u nikt nie gra, na Craftsy prawie nikt nie gra, na Infected grają. Na czym jeszcze nie grają? Na Bobarcach prawie nie grają. I na czym tutaj jeszcze nie grają? Tu jeszcze jeden tryb mi uciekł. No i właśnie to Gravity, które nawet jak widzicie zostało usunięte. Ponieważ nie, mi się wydaje, chyba nie mogli sobie dać z tym rady. Więc jeśli jeszcze raz chodzi o to tworzenie nowych trybów, najpierw trzeba dopracować stare, a później stworzyć nowe, ponieważ to się po prostu nie trzyma kupy. I teraz jeszcze przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do administracji. Pewnie jest to dla was najważniejszy punkt, najbardziej go wyczekiwaliście. Więc, no pewnie Dipson też nie wie jak to było tutaj z tą administracją, ponieważ tutaj nie grał. No nie gram. No, nie wie jaka tutaj była społeczność. Też o tym pewnie nie wiesz, że po prostu nawet moderatorzy, no testerzy, po prostu cheatowali zwykle na tym serwerze, nie zważając na nic. Więc to jest no kolejny krok, który odpycha od siebie, serwer po prostu odpycha od siebie ludzi.
nie chcą tutaj grać, ponieważ wchodzą na arenę, patrzą, moderator, pewnie jakiś dobry. Patrzysz, nagle w 5 sekund przylatuje do ciebie na flyu. No to nie jest zbyt naprawdę, no to nie jest zbyt jakieś no super. Tak samo tester, czy pomocnik, jak tu mamy te rangi. To jest po prostu no zwykle takie chamstwo moim zdaniem. Mając moderatora, testera, to jest ranga po prostu administracyjna, więc powinniśmy się no jakoś reprezentować. No ale jak widać, jakoś to nie wychodzi. Wiesz co? Możemy o tych cheaterach powiedzieć, bo tam niby jakiś był update tych anti-cheater, ale jakoś chyba tego nie widać. Są jakieś filmiki na stopę nagrywane na YouTube'a wrzucane, że po prostu cheaterzy grają non-stop jak chcą na tym. Ostatnio teraz graliśmy przed tutaj odcinkiem, a tutaj spotkaliśmy cheatera, który po prostu latał na Skywarsach. No i zabijał każdego. Dokładnie, więc... Możesz tutaj bardziej to opisać, jak wolisz. Czy ja tutaj w sumie aż tak zbytnio w temat anti-cheata się nie zagłębiałem, no ale no ja wiem po prostu jak był ten anti-cheat, ale to po prostu no nie wiem, jakby w ogóle go nie było. Teoretycznie no wchodziłeś sobie i robiłeś cokolwiek, co chciałeś, nieważne na jakim cheacie. Więc no anti-cheat jak anti-cheat, ale rozumiem, że może nie działać na wszystkie cheaty, typu nie wiem, typu jakieś scaffoldy. To Huzuni. Tak, Huzuni. No ale kurczę, no chociaż żeby to taki najprostszy w graj, żeby to działało, ale coś nie wyszło. Ogólnie na moim kanale, jak wiecie, będzie odcinek o tym praktycznie tym samym, tylko po prostu pogląd nowego gracza, jak to gracz nowy widzi, który wchodzi na serwer, bo wiecie, bo ja nie grałem na tym serwerze i nie wiem, jak tutaj się w to gra i to będzie po prostu moje pierwsze uczucie, jak wygląda ten serwer i jakie widzę od razu wady, po pierwsze. Dobra, chyba wszystko powiedzieliśmy, nie wiem, może coś tam dopowiesz. O właśnie, jeszcze mi się jedno przypomniało. Jak mamy różne klasy? Możecie zauważyć, ile ich jest. Policzmy sobie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu jest siedem. Tak, tu jest 7. Tu mamy tutaj 28 i tutaj będzie odejść 3, czyli mamy 25 klas. Co za dużo, to niezdrowo. Naprawdę, co za dużo, to niezdrowo. Te klasy się po prostu mieszają. A mam jedno pytanie. Słucham. W ogóle, czy są takie klasy, no nie wiem, powiedzmy 5, które po prostu non-stop gracze grają, że są takie klasy, które nie są jakby ulepszone przez administrację i po prostu są przez graczy źle odbierane i ich nie używają? Powiem ci tak, że klasy, które ja najczęściej widziałem, w sumie teraz, to jeszcze doszły te, nie wiem, tutaj kurde, te nodoles wszystkie, to były tak, teleporter, na pewno golem był, był używany, Blaze chyba jest nadal jeszcze używany, creeper, no i co, i poszukiwacz. I to chyba się kończy tutaj ten repertuar. Ponieważ pozostałe... Tak. A reszta klas po prostu jest nieużywana, tak? No moim zdaniem tak, no bo ja w ogóle tych po prostu tych klas nie widzę na arenie. Nawet jak się arena zaczyna, to mamy napisane, kto jaką gra klasą. Więc ja po prostu nie widzę tych klas w ogóle, żeby one były używane. One, nie wiem, może używają je raz na jakiś czas, żeby, nie wiem, odcinek nagrać czy cokolwiek. Żeby to prezentować, jak ta klasa działa. Ale później po prostu już, no, już koniec. To kupią i tyle. I ono sobie leży... Nie wiem, w zakątku jakimś, w rogu. Chyba wszystko mi się wydaje, że z tego odcinka. No to zostawcie łapkę, komentarz, żeby to komentarz, opiszcie, co jak to wygląda z waszej strony. Zadajcie jakieś fajne pytania, na które może po prostu Seb odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Dokładnie. O Werterze. I chyba to wszystko. Oraz zapraszamy was do Deepsona oczywiście, ponieważ u niego jest jakby kontynuację tego odcinka. Tak, jest część druga. Dlatego więc zapraszam. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, kto pierwszy wrzuci ten odcinek, ale jakoś się dogadamy. Albo po prostu będą w tym samym czasie. Wrzucone. Dokładnie, w tym samym czasie. Jeżeli na przykład obejrzałeś ten odcinek, to od razu wchodź do mnie na kanał i oglądasz kolejny. Tak, link oczywiście macie do Deepsona w opisie. No i co? My wam dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Ja was zapraszam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.
Siema. Cześć. Czekaj. Czy mi się wydaje, czy ty chciałeś lub chciałaś już wyłączać ten film? A nie zapomnieliście o czymś? Na przykład na wejściu na mojego Discorda? Na którym się dzieją różne ciekawe rzeczy? A wiesz, co jest najlepsze? To, że dostajesz tam powiadomienia o moich nowych filmach. Dajmy przykład. Siedzisz sobie spokojnie, aż tu nagle... Masz powiadomienie z Discorda, słuchaj, wrzucił nowy film. Zapraszam cię, abyś dołączył albo dołączyła do tej armii wilków. Link w opisie.